2 czerwca, za 5 minut 12, jesteśmy przed szkołą w Morągu. Przybywa nas coraz więcej. Jest Krysia Grodzicka, Edek Korczakowski, Janek Szulc, Basia Kierys, Jan Turulski, Marek Szabliński, Ela Wróblewska, Janka Lewarowska i kolega fotoreporter z Łodzi, prawda? Najbardziej ceniony, znany. Przyjechał jeszcze jeden, największy. Najdłuższy. Ostatnio już taki spokojny, a teraz cholera. Spaźnił się, to nie będę robił. O, przyjechał kolega Koniar. No, na wstępie drzwiami sobie sam przyłożył. Zobacz, gdzie się uderzył. Rysiek, my mówimy, że przyjechał największy, a Krysia mówi, że najdłuższy. Krysia wie, co mówi. Pewnie jeszcze trochę pamiętasz tamtym czasem. Największy całownik, Janek, największy całownik. Nasza wokalistka kochana. Cześć, cześć. Jasiu, cześć. Tym razem. Jak to nie? No bo można śpiewać dzisiaj. Co? Cześć, Rysiu. Cześć, po co ty masz ten adres? Teraz się będę odziął. A jak ja nie mam, jak ja nie mam komputera, to jak ja bym się maila przeszedł. Człowiek ogólniak. Cześć. No i Boże. Chyba się będziemy całować, bo Rysiek idzie. Witek oczywiście zwiedza salę sportową. Wspomina dawne czasy, jak był snajperem w naszej drużynie koszykówki. Niewiele się zmieniło. Tak, no wiesz, to ma taka... Saszkowy są dalej. Deszcz będzie, dziewczyny się całują. W bramie szkolnej spotkały się dwie koleżanki ze szkolnych lat. O, ho, ho. Będzie deszcz, będzie, oj, będzie lało. Jakiś kangur australijski widzę, tutaj się pokazał. No później będziesz wykorzystywał te. A jak, Janek, o to chodzi? Prasa, przecieki, wiesz, internet, wszystko. No jeszcze się porozbiera z ubrania w sposób taki, wiesz, komputerowy i będzie. Się figurę jakąś tam... A jak się martwiłam, że tu nie ma ludzi? Nie, my byliśmy od tamtej strony, przyszliśmy. O, przyszliśmy tam do mnie. Chodźcie, bo już salę otworzyli. Będzie, macie teraz pierwszoplanową rolę. Wszyscy inni są w drugim planie. A ktoś przybył, wiecie? Jedynie Witek wiedział, jak się zachować, bo przyszedł na spotkanie z tarczą szkolną. No nie są mocne. A pan to Cześć, Ela. Ale możecie startować w konkursie na najładniejszą fryzurę. Janek Zalko. Ala, cześć, Ela. Pokażę ci oryginał. No tak. Jej, jak to Marzi mówił, jej! Spotkanie odbędzie się w auli, bo sale są zajęte, uczniowie się uczą. Aula chyba była wykorzystywana do egzaminu maturalnego. Zresztą jest tak jak kiedyś. Śmiejemy się, że będziemy zdawali poprawkę z matury.
zaglądasz mnie na ten swój podstawowy żart? Co? Zaglądasz mnie na ten swój podstawowy żart? Nie, to tyle. No, a to wyżej. A to wyżej. A nie, to ten... Syn z Monika ma obowiązek zgłosić jakieś... Ale tutaj do ciebie zakochałem się w Jance, jak śpiewałem. Brawo! Teresa Dymek nieobecna, jest Teresa Fuszara. A tej Marylki nie ma chyba, nie? Jasiek, Marylki nie ma, nie? Rublewskiej. Rublewskiej nie ma, ona działa dzisiaj na serwisie w Kieszyni. Tak przynajmniej się połączyło. Edek, czy ty się na mnie wypinasz? Jutro. Co? Nie, nawet dzwoniłem dzisiaj do niego, ale nawet telefon do mnie. Nie, 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 A właśnie, żona prosiła, żebyśmy się pozdrowić. Moja żona. Zajmijcie, tak, bardzo serdecznie. Z dużą przyjemnością przyjmujemy. Również proszę. Jesteś specjalnie wspomniała, jak wyjeżdżam. Tylko pamiętaj, że ja. Pozdrawiam ode mnie. Pozdrawiać, całować, ściskać. Możemy zrobić sesję rozmowy telefoniczną. No pamiętasz, że mieliśmy się spotkanie tam wtedy w Katowinie, przypadkowo. Nie mogę, już trochę zmuchnie. Wow! Nie, to myśmy użyli na to, żeby to było uwagi.
To jest prawda. No właśnie. A ja z Edkiem jeszcze to zrobię? Mamy dobrze. Z Edkiem, z Patrzą Kielic. Z Krysią Grodzicą. Tu, do miejsca. Nie przenieść, trzeba do niej 30 metrów. No podobno. Nie dała by wspaniałej zabawy podczas wiatrów ketowiny. Szczególne pozdrowienia przesyłam, Bożence Lipucki, spotkałyśmy się wiele lat temu na dworcu w Jabłonowie Pomorskim i Ali Sobolewskim. Pozdrawiam, Danka Madena. Przesyłam załączenie zdjęcie grobu Teresy. Puść bardzo proszę. Słuchajcie, inicjatorzy tego zjazdu postanowili, że to znaczy niezależnie od tego, że szczerze dawce, to jeszcze chcielibyśmy, żeby wszyscy się podpisali na tej kartce. Także słuchajcie, póki ten, bo tak trochę zaczniemy się zabawiać i niekoniecznie wszystkiego dokonujemy, więc póki jest ta Bożenka, długa pisma na wierzchu. Tak? Aha, no dobrze, bo ja chciałam po prostu poszukać. Proszę bardzo, proszę. Kolejnego podpisania. Zostawcie trochę takiego widocznego miejsca, żeby panie profesor też mogły się podpisać już na końcu, wieńcząc dzieło. No smutne to, ale nic na tym nie poradzi. Na pewno pamiętacie, że mniej więcej w tym samym dniu zmarła mama Teresy, bo to było, myśmy byli w drugiej klasie. Dziękuję. Może zostanie, słuchajcie, zawsze nie odłożę. A buziaczka, to co? Nie rozwodzi. Jeśli po ziemi, że dzisiaj rozmawiałam, nie przyjedzie z przyczyn rodzinnych, ale bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kto? Łosiewicz. A listę ja nie jestem stała. Ale Witek, a Ewę w kolanko to kto pocałuje? Jak to jest?
pociągnąć i wręczę jeszcze dziadku. Trzymaj. Proszę, nie wiesz, proszę, 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 ale patrz, idą ładne dziewczyny, ale ta Ela się na nich tle całkiem ładnie prezentuje, nie? No ty jednak dana jesteś ozdobą wszędzie. Obojętnie gdzie się ustawi. Będziemy robić zdjęcie na tle szkoły. Już się wszyscy stawiają. Jest godzina za 15.17 w oczekiwaniu na kolację. Siedzimy przed naszym domkiem na tarasie i jemy potrawy z grilla, kiełbaskę, kaszankę. Ryszard przywiózł węgorza, kawałek z tego co ma 500 metrów wędzonego, bardzo dobrego. Tutaj grille właśnie o się pieką. Pies czeka, co z pańskiego stołu dla niego spadnie. Alka zadzwoniła w niedzielę, to nie wszystko powiedziała i ja wszystko wiem, bo babcia wszystko przekazuje. Ale to nie działo, tak. Jeszcze ci tego nie powiedziałam, co. Ale ja nie integracja postępuje i o to chodzi. To jest najważniejsza sprawa. Janek, pokaż jaki gest, prawda, byś teraz ewentualnie mógł. Bożenka się przyznała po latach, że gdyby nie była prawnikiem, byłaby barmanką. Piękny zawód. Bożenka, czy procesowo też tak dobrze mieszasz jak alkohol? I to jest bardzo ważna zaleta. Ta szklanka sprzed 40 lat zniesie to. A teraz będę się migał niestety. Nie dlatego, że chory jestem i nie mogę. Nie, jestem zdrowy, jak skurczywy. Ale po prostu jakoś mi nie wolno. Bo ty nie jesteś zwykły byk, ty jesteś skurczywy. Ja bym się chętnie podłączył, gdybym miał. Na mnie to sprawia dużo. To powiedział Jarmery. Za kolejne 40 lat. O, za kolejne. Za kolejne. Nam życzy! Wie co mówi, on wie co mówi. Ale to co Marek mówi, to jest straszne. Ja słyszałem taką anegdotę ostatnio, że stoi taki facet, taki biedny przy kasie, w magnecie, przy kasie, a taki gość
Czyli chyba Iwiedy organizował tam, kupuje... Wicio, ale wypijcie najpierw. Wypijemy najpierw. Proszę wypić, żebym to utrwalił, bo normalnie tylko wszyscy mają alkohol, kieliszki, a nikt nie pije. Dobrze, niech to nie zacznie, żeby to były kolejne 40 lat. Niech to będzie kolejnych 15 lat, ale w dobrym zdrowiu. W dobrej kondycji psychicznej, przepraszam. I żebyście naprawdę byli zadowoleni, tak jak ja teraz jestem, czego i wam życzę. O co ci uśmiechamy do tego nie dzień jeszcze kolacji. Zjedliśmy już kotleta, właściwie to był chyba jakiś kotlet drobiowy. I zaraz na pewno zniesiemy jakiś toast, jak tylko się znajdą kieliszki do wina. Mgiełka. Szybka wypada na zdjęcie w kamerze. Jeszcze jest tak bliska. Ale muszę ciebie mieć w końcu na pamiątkę jakąś tam, prawda? Ale to nie tak blisko. Ale chcę być z tobą blisko, jak najbliżej. No wiem, no ty tak mówisz, ale jestem przykro, jak to bliska, wiem, że w kamerze strasznie. Rozumiesz? Ale mi się oczy wszystkim iskrzą. I teraz przekraczamy granicę między kontynentami, bo Marylka jest z nami, a na co dzień jest gdzieś tam daleko, w Kanadzie, prawda? Tak, witam się wtedy, jak powiedziałeś. A teraz wracamy na rodzinne śmieci. Sałatkowa Basia. Tak, sałatkowa nie tak. Wiosenna bym wolała. No. Sałatkowa. Na drugi dzień jeszcze może. Ale, Basiu, sałatka jest dobra, smaczna, ponętna, jak... Marek, czy to prawda, że jutro zapraszasz nas? Tak? Trzymamy cię za słowo. Jutro. O której? Po śniadanie. A śniadanie jest o której? No, 9.30. Nie, no, 9.30, 10 o tej porze. Możesz powiedzieć jeszcze bliżej? Z kamerą. Patrz, co się stało. Ala wylała na mnie całego kielicha. Ty słyszysz, co ja mówię do ciebie? Piękna figura, brawo, brawo, brawo. Nie pompaj, nie zrób jej krzywdy. A gdzie ten drągal lezie? Gdzie on lezie, no? A ja tam jestem.
Historii zdjęcie, że rano w sobotę o godzinie 9:30 wszyscy są na śniadaniu. Ja nie wiem, to stara gwardia musi być. Znoszą wszystko. Do późnych godzin, powiedziałbym do samego rana, a od rana na śniadaniu. O, i kolega Ryszard przyszedł też. Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi kolegę widzieć. Czy ktoś widział mgiełkę? I kolega Andyś, i kolega Marek jeszcze, i kolega Józek, wszyscy żyją i to jest najważniejsze. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Wow. Ja cię na cię zobaczę. Powiedz kiedy ci wybaczę. Co? To ci masaż, no, to jest normalnie chore. No bo serce mam gorące, kochanie. Masaż. Nie uszkałeś się za daleko, Ja nie wiem, gdzie jeszcze. Ale Marek chce usunąć z gloli lidera, bo liderem jest Janek, siedzi, prawda, tutaj. Prawda, na szczycie stołu i wszyscy by chcieli koło lidera. Ale dzisiaj podjąłem bardzo trudną decyzję. Nie krótką rolę negocjacyjną. I przeprowadziłem połowę negocjacji z Janem. I wiecie co? To się prawie zgadza. Ta reszta przekazuje dla mnie trochę nie wszystko nie może dać. W związku z tym, Bożenko, przekazuję dalsze sprawy w twoje ręce. Jesteś pierwszym najbardziej doświadczonym negocjatorem. Piotru, oddam konia, proszę. Marek pokazuje nam swoją siedzibę wikingowską, prawda? O, tam jest przodek. O, podobny do Marka, jak dwie krople wody. Tak wygląda siedziba Wikinga Jarmeryka. O. Świnie i krowy wypuszczała do lasu na żołędzie. O, potem szyneczka parmeńska jest super, po pół roku, prawda, jak się zahartuje. I to przecież to, co to, parę, dwa dni roboty. Nie, ale Hubert mówił, że w twoje plany nie wierzy. Ja pamiętam, nie, no mówiłem, kaktus mi tu był. Hubert Zaont? Mówi, że w plany jego nie wierzy, mówi, to jest nadważenie. Marek, pokaż rękę, że kaktusa nie masz. Pokaż rękę do kamery, żeby... I nie ma kaktusa. A wszyscy twierdzili, że mu kaktus wyrośnie. O. Już
zapaleń, to teraz konik nie może się ruszyć z gospodarstwa, jak nie ma takiego paszportu. Pożyłaś, tak. To są nasze paszporty do Zaszczaka, a to są paszporty już naszego związku. Pożyłaś, taka dzielna jesteś. Super. A tatuś ci pozwala otwierać? No, tatuś pozwala na wszystko, bo tatuś jest dobry. Tak, otworzyła. Ona nic nie ruszy. O, i zamknęła. Ale wszystko tak? Po Marek, trochę inaczej. Ale poczekaj, bo może się... Marylka, odsuń się, bo ty tylko wszędzie w tych A tutaj jest właśnie... No nie zasłaniaj mi Tereski. Konie trokeńskie, czy trakeńskie. Andyś nie będzie mógł w Australii spokojnie spać, bo zobaczył, jak ludzie żyją w Polsce. Jak można mieszkać w Polsce? No co, kochanie? Do tej pory był przekonany, że najładniejsze domy to są aborygeńskie, gdzie, prawda, całkowita natura, prawda, skóry, tarcze, łuki, dzidy, a tutaj... Nie. Przedajcie biznesmenowi. Marek nam pokazał kołyskę, jaką zrobił dla córki, z tym, że jeszcze trzeba zrobić jej płozy, czyli narty takie. Nie, są zrobione płozy. No rozumiem, przymocować, no ale piękne, no. Bo to dużo miejsca z tym zajmuje, do transportu czy gdzieś, to ja to demontuję. No to tylko kołeczki zamówię. Konie Marka trakeńskie. I tu sam chyba bohater na koniu. Na koniu ten... Muszę ci powiedzieć, że tym żeś mnie przebił. Co? Bo tak resztę to prawie... Jeszcze pójdziesz na nóżki? Chcesz iść? No nie, taki chcesz. No a to oczywiście... Struknę. Chcę bawić się. To żeś mnie przebił. No ja już byłem prawie kasanowa, bo ja zrobiłem kołyskę. Śliczna jest dziewczynka, śliczna. Bardzo miła jest. Trawę zebrałem, posegregowałem, włożyłem do siennika i gotowy położyłem. Tu jest, tam jest kuchnia. Tu. Na prawo tam dalej. Ja cię na noc nie wyprowadzę. Tu jest jadalnia, duży stół. Mają krzesło tak, jakieś tam. Jak otwierasz, to musisz do siebie pociągnąć. Koni oglądamy. Jesteśmy u Marka. Tak wygląda obejście. Pałac jest piękny. Wiking też jest. Nie zgorszy miecz ma po zbóju. I nie tylko miecz. Nie tylko miecz chyba. Skoro jeszcze może, prawda, coś zrobić.
A udowodni to w ten sposób, że coś z tego wyszło. Nie, że ma roczną córkę, to jeszcze udowodni. Coś z tego wyszło, kolego, no. A to jest to samo. Co tam to jest to samo. Ty musisz tak mówić bezpośrednio, wprost. Nie, trzeba nie mówić trochę, trochę mówisz trzeba. Bo ja lubię furko. Tu jest pałac Marka, przepiękny. Tylko jedyny jakiś element, który tu nie do końca pasuje do tego, to jest element osobowy taki, prawda, o, siedzi element i się śmieje jeszcze na dodatek. Drogi element. I się śmieje, o, ale mgiełka tu przychodzi i mgiełka potrafi wszystko, wszystko, że tak powiem, zmienić, bo jak, prawda, złagodzi te wyraziste, o, o, e, kolego. Tego czasu nie trzeba marnować, nie? Nie trzeba marnować. Pięknie was nagrałem. To jest łódź Wikingów. Ona ma... Marku, ile ta łódź lewa ma metrów? Marek, ile ta lewa łódź, ile ma metrów? Marek? Ile ma metrów ta łódź lewa? Świętosława? No? 12 metrów. 12. A ta z prawej ile ma? 18. Nie chowaj tego. Czemu? O, to takie coś się przykręca, na dziobie się przykręca. Jak Bóg spryt w jachcie czy w statku żaglowym. Bóg spryt, to jest takie coś. Nie, to nie można powiedzieć, że to jest Bóg spryt. Ja rozumiem, ale to coś podobnego jak Bóg spryt na jachcie, znaczy na statku żaglowym. To jest łódź 18-metrowa. Wojenna. Ale to z tym mieczem pływasz na tej łodzi? Miał seksualny ten. 18 metrów ma ta łódź. Jest naprawdę, robi wrażenie, jest olbrzymia. Gość z łodzi zagląda do łodzi. Tak to wygląda. Daj radę. Bożenka też wejdzie do łodzi, no. Ojej. Podciągaj się. A gdzie jest Andrzej? Trzymam cię za tą lupę, gdzieś jest pan już. Jest. Bogdan, zrób zdjęcie. Konie Marka. Diagram. Bardzo sympatyczny. O. Pragną kontaktu z ludźmi. One wiedzą, że to przyjaciele właściciela przyjechali, także dlatego się garną do głaskania, do kontaktu. Głowy są. Masz. Piotrek jest przygotowany na wszystko. Jego tam nic nie zaskoczy. Piotrek, aparat mi nie dasz? Co? Aparatu nie dasz? Nie dam. Piotrek karmi konie. Masz cukier? Nie. Ma orzeszki. Orzeszki? A nogą orzeszki? Nie mogę. Piotrek się na wszystkim zna. Orzeszku. Słuchajcie, no w takiej kolego. Co ty chcesz, kolega? No właśnie. Karmi konie. Było i odkryte. Ja widziałam. Chodzi po betonie i karmi konie. No, to jest kolega, no. Powiedział dziękuję, tak. Tereska nie ma rąk. Wiatr jej w rękawy podrzuca. O, a stary koń poszedł już do bramy. Oglądasz tego filmu? Nie. Ja filmu nie oglądam na Polonii. Nie, ja filmu nie oglądam, tylko z opowiadań. Tu jest pochowana mama Marka. Wtedy było nas tutaj tak mało, więc wiesz, on tylko... Bo to była Danka, Janka chyba była i ja. Myśmy je to tu przywiozły. Witek sobie przypomina dawne lata. Tak. On mamusie, baba. Witek, niżej, do miejsca urodzenia proszę, do miejsca urodzenia. Takiego człowieka robić. To może by tak jeszcze raz. Proszę kontynuować. Kontynuować. Dziewczyny, które mam na myśli, bo wychodziły za mąż już. Jedynie my. Recydywiści. Licealiści.
Licealiści! Ja śpiewałem? Ty pamiętasz, jak śpiewałem? Wczoraj? Raz wyszedł. Cztery małe, nie śpiewali. Nie wyłuchał. Było tak głośno. Płakać chciał. Do ciemnego lasu wejść się bał. Mały miś, do lasu bał się iść, ze zachodzalnymi, pluszowymi iść. Okej, to było bezbłędne. To było to. Dobra, jedziemy. Jestem za. Spokojnie, kolego, spokojnie. Czy robicie się normalnie? Jacy? No tacy, powiedziałbym, no, niecierpliwi. Dobra, Bogus, jedziemy. Bocio, jedziemy, Bogus. Jesteśmy w karczmie w Giedrzwałdzie. Jedzenie jest bardzo dobre. Atmosfera też, muzyczka gra. Mamy hojnego sponsora, możemy wszystko sobie zamówić, co chcemy. Tylko tego, co my chcemy, to tutaj nie ma. Dziewczyny jak rzepy chodzą, donoszą, jak się im każą zlustrować, to nie wiem, jak to będzie. No ale, ale knajpa super, nie? Karczma jest. To nasza karczma warmińska jest. Ma dużą powierzchnię tutaj jeszcze, na podwórzu jest duże czołg, można sobie zjeść, także jednorazowo to też się zmieści parę autokarów. Co? Aga prowadząca, Aga rytmiczna. No ja. Jeszcze pamiętasz, było takie NRD-owskie. Piękna muzyka, upojna. Ludowa. Piękny lampowy. No ja. Bardzo dobry dźwięk. No i były takie M-sałki. Jakby się miał, to było czeska Jolana jeszcze była taka sławna, nie? No ten, no lepa. Pani nam tu dymi. Ale to dymienie jest takie sympatyczne. Ela! Janeczka, czy jesteś lekko dymiona? Tak. Powiedz coś do kamery, no widzę cię. Jak trzeba, to zaraz się dla ciebie znajdzie. No oczywiście. Bo my tutaj właśnie na tym... Tam ostrożnie. Marek, ale córkę masz super. Super. Gdyby nie było, że profesor to ma takie zacięcie wychowawcze, że nie prowokuje, nie namawia do złego. Proszę bardzo, profesor nakłania do picia gorzały w ogóle. A Lilka już tutaj, prawda, prawie że jest przy kieliszku, ale jeszcze nie całkiem. Nie znaczy, ale mamy już taki piękny, jaś taki podjadny, jak wyrzeźnie. Jasiu, i to pójdzie do internetu. Mareczko, nie wiesz? Mareczko, takiego ja tego nie spróbujesz? Do wody. Dla sądu, dla urzędu antykorupcyjnego. Jeżeli będzie szakrać. Proszę, jeden dla mojego kolegi. No myślałem, że to jest. No, bez mną. No, to
zrobić. Nagrywasz? Tak. Muszę treskę dobrze utrwalić, żeby się jej później przyglądać przez długie zimowe wieczory. Ale Jelinka też agentka. Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest murowane. Agent numer jeden. Tak. No to Jasiu, słuchamy przemówienia. Beatlesów utworu, chyba coś takiego rysiłem. Beatles. Żuki, tak żuki. Beatlesy, żuki. Od czasu do czasu dostajesz jakiegoś maila od kogoś znajomego. Albo od przyjaciela. Od czasu do czasu spotkasz się z bogaczewie i wtedy błyśnie ci nagle we łbie. A może to cholera, po to żyjesz, żeby akurat żeby to takie drobnostki się wydarzyły. No więc wypijmy za te drobnostki, które czasami wydają nam się, że one nadają sens jedynie tym naszym. Jasiu, ty tak długo nie mówiłeś. Brawo, Jasiu. Brawo. Kiedyś jedna powabna kobieta powiedziała, że tym na pesie nie odmawia. Prezydent, premier, profesor, prawda? Policjant. Dzień starki, drugi kraj, tu przeżyjesz tyle trudne, tu przeżyjesz życia Zostawię ciebie w tyle. Bo już znam się po swojej Bóg. Bo ja pan na chodzi, jak ja się czeka. Nie wiem, czy chodzi tak bardzo. Nie wiem, co za czerwony kapturek jakiś. Może wilki on w końcu zje i będzie spokój, bo tyle miejsca zajmuje na ekranie, że aż się wierzyć nie chce. No, a gdzie jest najwięcej w Ukrainie, tam serce pozostanie. Janek, przy kochanej dziewczynie. Hej! Hej, sokoły, omijajcie góry na cinoły. Ale głośno. Wykład to musi być. Gentlemen. Teraz słuchamy, ciszać. Madame, monsieur. Grażdanie i grażdanki. Madame et madame, monsieur. My dame et madame. Monsieur. My liebe dame et madame. Yes, yes. Будем говорить по-русскому языку. Сегодня мне пришло вам поговорить о нашей, настоящей учительнице из нашего класса. Нашей школы она была научительницей. Ее все называли тетя Паша. Почему ее так называли, я не знаю, но... Taka była prymiczka, все так говорили, тетя Паша. Jak ciocia. I to było o czym przyjadę. I babci grać w karty. No i stąd ja wszystko wiem. Gawari po rosku, bo ja po polsku, że niczego nie pani mają. No to nie szef. Ja nie umiem po rosku gawarić, bo tak, nie umiem. Nie, to twój...
dzisiaj niemożliwością. Język. Nie chcę użyć żadnego słowa niewłaściwego. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jedną rzecz nie pamiętam, że o czym się masz. Czy ona, jak wraz z tą tablicą, prodzika mnie, ona mówi. Chadzika mnie, nie. Nie. Teraz ciebie nie podnie. Ciebie pomiję. Bo mnie tak poprosiłaś i ja. Etka tak, i tak jest stary z Grety, tego można filmować na wszystkie strony. Nie, ale ona siadała. Ona po prostu gawaliła i my pisali po ruski i jak to było. Nie, to kto mnie po. No kurczę, najpierw skończymy protokół. No dobra, czy żywego? Po pierwszym okresie. Ja też. Ja się ciebie bałam. O to chodziło. A ja dzisiaj się nie boi. Po pierwszym okresie długo rozmawiał z wychowawczynią. Jej zdaniem ma on swoisty pogląd na życie, odbiegający od utartych norm. Kolega Żurakowski, bo już Wołka Karaczyńskiego nie było wtedy, mówi, że Szabliński jest najsprawniejszym sportowcem w naszej szkole, pracował nad sobą w tej dziedzinie i chętnie się udziela. No. Koleżanka Bielińska podkreśla, że to co się stało nie jest tylko jego winą. Nie należało puścić Szablińskiego do teatru. Według jej słów na wszelkie incydenty reagujemy zbyt późno, dopiero wtedy, gdy ktoś obcy ingeruje w nasze sprawy. Tak było, bo one mi kazały przejść po krawężniku. Ona jest dama sobą. Ja poszedłem, bo ja po każdym drzewienku przejdę. Szkoda, że tego się nie nagrywa. Naprawdę? I dlatego ona miała wyrzuty sumienia, że mogły mnie zawrócić, odesłać do domu, a jednak puściły nas do teatru. Bo stwierdziły, że na tamten stan picia jest żaden. A ten kierownik widowni tylko dlatego się na mnie rzucił, że ja miałem brodę. Jak brodę? Nie miałeś brody, jeszcze ci nie rosły włosy na brodzie. Rosły. Dlatego koledzy niektórzy na mnie mówili dziadek. I tak to tak było. I słuchajcie, i właśnie dzięki tej brodzie on sobie ubzdurał, że ja nie należę do tej grupy. Bo myśmy mieli zbiorowy bilet. I mnie wychwycił i tam zaczął tego. A ja się wnerwiłem, mówię, co ty będziesz mnie za klapy chamie szarpał, nie? Ja mam tu brata. Ale nie miałeś hełmu wikingów na głowie, no. Nie miał hełmu. No i dlatego on, wiesz, no tak zaraz zobaczycie, jaki. Za późno ingerujemy w te różne historie. I teraz tak, kolega dyrektor podkreśla, że Szabliński jest pełnoletni, powinien więc odpowiadać za swoje czyny, a on przynosi wstyd szkole. Kolega Rzodkiewicz stwierdza, że Szabliński na uczniów naszej szkoły oddziałowuje tylko ujemnie. Ujemnie, dobre. Koleżanka Ignatie przypomina, że w ubiegłym roku szkolnym Szabliński notorycznie opuścił lekcję języka francuskiego i historii. To nie chciał dzisiaj parlać? Incydenty z kolegą Rzodkiewiczem. Kolega Frąckowiak zwraca uwagę na fakt, że Szabliński zdaje sobie sprawę z tego, że nie zostanie w naszej szkole, ponieważ pytał, gdzie ma być, w Pasłęku czy w Ostródzie. Kolega dyrektor mówi, że za wykroczenia możemy Szablińskiemu wymierzyć jedną z następujących kar. Ocena dostateczna ze sprawowania z karnym przeniesieniem do innej szkoły, ocena niedostateczna ze sprawowania i skreślenie z listy uczniów. Sprawę ponownego przyjęcia takiego ucznia do szkoły rozstrzyga władza szkolna. W wyniku głosowania 17 głosów za, przy jednym wstrzymującym się, jeden członek Rady Pedagogicznej, służbowo nieobecny, uchwalono, że Szabliński otrzyma ocenę dostateczną ze sprawowania i zostanie karnie przeniesiony z naszej szkoły i w stosunku do niego wyciągnie konsekwencje organizacja ZMS. Odznakę zabrali. To była najgorsza kara. Zaczekaj dalej. Rysiek Koniar odczepił mu odznakę ZMS.
nie wykreślili? Kolega dyrektor oznajmia, że sprawa ukarania Grażula i Chrostowskiego, którzy wspólnie z Szablińskim pili, zostanie rozstrzygnięta na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. I teraz protokołowała Zofia Klint! O, to nieźle! No dobrze, ale najistotniejsza ona nie pracowała kiedyś w NKWD, stąd taki styl. No. Ale słuchajcie, przecież myśmy jakoś protestowali w jego... No właśnie, no, wszyscy! No, no, ta jeszcze cała klasa protestowała. Ja nie protestowałem. Nieprawda. Nieprawda. Ja to powiadam. Ja się kłóciłam. Ale co ty pamiętasz? Ale co ty kłóciłam? Ale ja jakim ładnie wyszło na nasze rozmowy ale na nasze oficjalnego, bo to nie było. Tak, bo to nie było. Tak, bo to nie było. Tak, bo to nie było. Andrzej Brych. Tak. Danzig. Dokładnie, dokładnie. Pan profesor ma pamięć niekoniecznie, tylko do... Ale faktycznie nie to nie można w ogóle... A ja w ten czas siedziałem koło... Mgielki, chmurki, dymka, nie wiem. Słuchajcie, był taki protest, jaki był możliwy. Nie, to że wiesz, to że sobie poużywam, no. Tylko, co ja mówię, to kamera, to wiesz, nie wiem. Piaskowika na tory położył. Nie, czy ja bym Marka nie bronił specjalnie, bo w końcu arogancja. 67 rok. I był krnąbrny i taki uczeń się nie ma szans. To ta afera taka wybuchła, co tego, gdzie to jest ten... Jędruś i tego, co żeście się z Mośkiem i Jędruś tam byli, co żeście zdjęcia robili, wieszaliście się nad tym, nad jeziorem. Proszę, antysemityzmu żadnych tu nie uprawiać. Żaden Mosiek, proszę nie używać takich... Ale to mówiliśmy na tego. O, na Lecha. Piaskowi tylko powiedział Mosiewicz. Halinka, ja wiem, tylko ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że to nagrywa i mówił Mosiek. No. Ja pamiętam, że mówiliśmy na Mosiek. Mosiek na Mosiewicza. Na Mosiewicza. Adam, Szablinski łysy. Wtedy nie będzie, wywalali ze szkoły. No, myśmy się dziewczyny denerwowali. A to z tą moją łysiną to było tak, bo ja zapoczątkowałem. Ja powiem wam prawdę taką. Mnie Szabli nie było żal w ogóle. Bo to był, wszystkie dziewczyny się w nim kochały. Najlepsze wyniki miał. Mówię, jak go nie będzie, to ja będę nie trzeci w bieganiu, tylko drugi ewentualnie. Albo nie piąty, tylko czwarty. I parę dziewczyn może zwróci na mnie uwagę. A nie, Szabliński, Szabliński. Wcale mi nie żal Szablińskiego, naprawdę. A z Kulaczykiem wtedy to było, bo ciągle mnie gnębiono, że mam długie włosy, że tu nie Beatlesi, że to żeś może... Brodę jeszcze. A miałeś długie włosy. Tak, długie włosy takie na Beatlesa. Słuchajcie, miałem poważną klasówkę klasyfikacyjną z chemii, na którą za Boga nie mogłem iść, bo by obnażono moją niewiedzę na ten temat. Nie? Więc szukałem pretekstu, jak uniknąć tej klasówki. I w związku z tym postanowiłem na przerwie wyskoczyć do fryzjera, obciąć się na łyso i jeszcze wróciłem na tą klasówkę, ale już po takim czasie, że Kuraczyk nie mógł mi dać arkusza, bo no już bym nie zdążył napisać, nie? On tylko zapytał, a jednak wróciłeś, a co ty masz, mówi tu na głowie? Ja mówię, no, byłem u fryzjera, bo pan profesor kazał mi obciąć włosy. No ale nie na łyso, mówię. A czemu tak długo cię nie było? Ja mówię, no na łyso to jednak długo schodzi. I tego, i dobra, mówi, to już nie masz co pisać, dobra, nie? To... No i w ten sposób uniknąłem tej klasówki, a z matematyki to mnie zawsze Andrzej ratował, podrzucił mi ściągę i dzięki temu jakoś... Nie też ratował się tak. Jakoś tam... Andrzej, dawał! Przyzadkował! Poza tym miałem bardzo
tak, mamy te zadania. Ale kiedyś miał niezwykle czytelny system pytania. Co trzeciego? I pamiętacie, kiedy ja już wiedziałem, że mam wykarmić na zegarek, czy jeszcze zdążył. Miałem dosyć blisko w wyniku, nie? A jeżeli nie zdążył, to było wcześniej jeszcze tam. Spotkali po długim okresie niewidzenia się. Aż dwa dni. Prawda? No. Aj. A Włodek patrzy i marsową minę robi i sobie myśli, co to będzie, jak wróci do domu. Czemu? Będzie spód. Niedziela. To jesteśmy po śniadaniu. Przed wyjazdem i rozstaniem. Jeszcze rozmowy. Do tej zieleni. W gronie. Andrzej opowiada o misiach koala, które są ciągle nawalone, jak on zresztą czasami też. I stoisz tak między nogami, jedną nogą, prostu na rozdziale. Tak, jeszcze dwa punkty do wypełnienia. Z kłowa, prawda, z kasą i ułożonego. I już się poprzeć. Geniu, ty? Szczęśliwe są te związki. No to dobrze. Podjęli decyzję. A, to ja rzadko. Tam się nie polega. To Bożenka wymasowana, jaka zadowolona, jak jest dom. Ale rybka lubi pływać, Teresko. Ja dzisiaj nie mogę zapytać, bo już zaraz na kierownicę siada. Witek pokazuje zdjęcia. Witek, pierwszy ugorzałem w Kolmoradzie. Tak? No. Jeszcze jak się uchlałem, to wiesz co zrobiłem? A wiesz co zrobiłem, jaki numer? Przyszedł jakiś taki menel do kormorana. Nie poznam. Cześć, Rysiu. Na kormoranie. Cześć. Mówi, Dareś. Józek po dokonanym, zmasowanym napadzie na Bożenkę. A ja nie powiedział nie. Ale musi powiedzieć, że tak, że nie. Wstępnie nie może od razu powiedzieć. Musisz przekonać ja się, bo ja nie mam nic. Ale muszę powiedzieć, że tak. Pracowałem na tym całe dwa dni. Prawdę mówiąc, to kancelarii, ja bym nie rozumiem. Tak. Tak, że się spiewam. A tam będę. Ale ja mam na tym Ostatni rzut oka przed pożegnawczy. Wskazasz nie. Do Bogatrzewa? No, z Bogatrzewa wyjeżdżasz. Rozumiesz, to nie do Morąga? Do Morąga. Pokazuje zdjęcia. Tak. Wszyscy musieli obejrzeć te zdjęcia. Jaki przystojny Łoginów, jak żywy. On miał takie wąsy, ja go nie pamiętam z wąsami. O, Mańkowi wyślę, jak zrobię film, to mu wyślę.